Chronienie w Ziemi Świętej. Rozległa pustynia na południu Izraela jest jednym z najbardziej nieprzyjaznych miejsc na świecie. Przez tysiące lat była świadkiem przełomowych bitew. Gościła bohaterskich żołnierzy, religijnych wizjonerów i ofiary prześladowań. Historie religii opowiadają setki jaskiń rozrzuconych na zachód od Morza Martwego. W takich właśnie grotach odkryto słynne zwoje z nadmorza Martwego, zwoje pisma sprzed wieków, ukrytego tu dla potomnych. Izrael, zwany wtedy Judeą, należał do Wielkiego Imperium Rzymskiego. Żydzi mieli ciężkie życie pod rządami pogan. Cesarz oczekiwał od podległych narodów przyswojenia kultury rzymskiej z jej licznymi bóstwami o cechach ludzkich. Żydzi praktykowali religię w świątyni jerozolimskiej, która była ośrodkiem ich wiary w jednego, niewidzialnego Boga. Gdy cesarz zbezcześcił świątynię, żydowscy bojownicy wzniecili krwawy bunt. Rzymianie zwyciężyli. Zginęły setki tysięcy Żydów. Te ponadczasowe jaskinie były świadkami tamtych wydarzeń i mogą kryć tajemne skarby, które przybliżą nam niespokojne czasy mesjanistycznej żarliwości, prześladowań i rewolucji. Dla Richarda Freunda sama obecność w tym miejscu to wielkie przeżycie. Freund jest historykiem i amerykańskim rabinem. Od lat marzył o zbadaniu jaskini zwojów. To największa gratka dla zespołu archeologów w minionym półwieczu. Wizyta w jaskini, która skrywała największe skarby, jakie znaleziono nad Morzem Martwym. Jaskinie rozsławili członkowie izraelskiej ekspedycji w 1960 roku. Poprowadził ją jeden z ojców założycieli młodego państwa Izrael, generał, mąż stanu i archeolog Igael Yadin. Wraz z dziesiątkami archeologów i setkami ochotników przeszukał w pośpiechu jaskinie nad Morzem Martwym, by ocalić historyczne dziedzictwo Izraela przed poszukiwaczami skarbów. W wielu jaskiniach Yadin nie znalazł nic ciekawego, ale została mu do zbadania duża grota zlokalizowana wysoko na ścianie zbocza nad kanionem o nazwie Nahal Hever. Po niebezpiecznej wspinaczce ekipa Yadina weszła do rozległej jaskini. Wkrótce badacze znaleźli skarb, ludzkie czaszki, kości i wiele starożytnych artefaktów. Począwszy od przedmiotów codziennego użytku, po rytualne zrobione z brązu. Były to dowody na to, że w tym niedostępnym miejscu żyli kiedyś ludzie, choć temperatura dochodzi tu do 46 stopni w cieniu, a najbliższe źródło wody jest po drugiej stronie kanionu. Dlaczego przybyli tu ludzie? Kim byli? Odpowiedzi udzieliło kolejne niezwykłe odkrycie. Pod kamieniem w odległym zakątku groty znaleziono coś, co zaparło Yadinowi dech w piersi. Kryjówkę ze starożytnymi zwojami, od których jaskinia wzięła nazwę. Kruszejące dokumenty były rozkazami wojskowymi wydanymi przez legendarnego przywódcę Żydów Simona bar Kochbe, czyli Szymona, syna Gwiazdy. Przekażcie Jehonatanowi, niech zbierze młodych ludzi i przybędzie tu z nimi, a ja rozprawię się z Rzymianami.
1900 lat temu Bar Kochba zorganizował powstanie przeciwko Rzymianom. Przez wieki wysławiano go w opowieściach i poematach jako ostatniego władcę wolnego narodu żydowskiego. Niektórzy uważali go nawet za Mesjasza narodzonego z gwiazdy, który miał uwolnić Żydów od prześladowań Rzymian. Nigdy jednak nie znaleziono dowodów jego istnienia. Dzięki odkryciu zwojów, czaszki i przedmioty codziennego użytku nabrały nowego znaczenia. Według Jadina należały do żydowskich buntowników, którzy ukryli się tu w trakcie powstania Bar Kochby. Ale czy to jedyna tajemnica jaskini? Richard Freund powątpiewa. Pytanie, co jeszcze kryje ta jaskinia? Jedno jest pewne. W przeciwieństwie do Jadina, jestem przekonany, że znajdziemy tu jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Jaskinia zwojów jest wielka, ma dwa wejścia w ścianie zbocza. W środku są trzy komory połączone wąskimi przejściami. Kompleks jaskiń ma głębokość około 300 metrów. Skoncentrujemy się na kilku miejscach, w których Jadin nie mógł prowadzić wykopalisk. My wykorzystamy tam nowoczesną technikę. Potem sprawdzimy, czy Jadin wykonał swoją pracę tak sumiennie, jak mu się wydawało. Na początku lat 60. zespół Jadina przeszukał jaskinię, ale nie mógł zbadać, co jest na jej dnie. Pod rumowiskiem o grubości 4,5 metra, utworzonym przez kamienie strącone ze sklepienia wskutek trzęsień ziemi w ciągu wieków. Ekipa Freunda jest jednak wyposażona w radar do penetracji podłoża. Mamy dwie anteny. Jedna wysyła sygnał, druga odbiera sygnał odbity od warstwy pod powierzchnią. Uzyskujemy w ten sposób stratygraficzny obraz dolnych partii jaskini, gdzie mogli przebywać ludzie. Radar wskazuje najciekawsze miejsca, w których należy szukać artefaktów. Coś chyba wystaje z dna jaskini, być może ceramika. Widać też interesujący głaz. Identyfikacja miejsc do kopania to jedno, ale żeby faktycznie zajrzeć pod powierzchnię, potrzeba innych urządzeń, na które Freund natrafił przypadkowo w Stanach Zjednoczonych. W trakcie rutynowego badania lekarskiego poznałem nową technikę. Endoskopię. Spytałem lekarza, czy takiego urządzenia można użyć do poszukiwań między skałami. Spojrzał na mnie i przytaknął. Freund zaprosił do współpracy Gordona Moshmana, który potrafi posługiwać się endoskopem. Musimy zlokalizować interesujące nas przedmioty wśród skał i iguana. Wiele zależy od tego urządzenia, miniaturowej kamery na końcu długiego, giętkiego wysięgnika ze światłowodami. Zamiast ludzkiego ciała endoskop bada historię. To żmudna praca. Jaskinia zwojów jest tak niegościnna, jak 2000 lat temu. Tu cuchnie i nie ma ani kropli wody. Na ścianach jest sól, która wysusza skórę. To niezdrowe miejsce. Tylko desperaci uciekający przed Rzymianami mogli postanowić, że tu zamieszkają. Każdy dzień przynosi nowe dowody obecności ludzi w tym okropnym miejscu. Kawałek papirusu, nieoznaczony. Chyba róg strony. Widać kwadratowy spód. Tu z ziemi wystaje sznur.
Chyba jest do czegoś przywiązany. Biegnie w stronę otworu. Mam tu mnóstwo materiału. Siedzimy w przejściu między komorami A i B, w którym codziennie wczołgujemy się do jaskini, po czym cofamy się do przejść między B i C, gdzie trwają prace. Chodząc, stale poruszamy podłoże. Ktoś znalazł ten grzebień pod kamieniem. Prosty drewniany grzebień to ważne odkrycie. To dowód na to, że ludzie tu żyli, nie tylko się ukrywali. Skoro dbali o swój wygląd, musieli tu przebywać długo. Spójrzcie, lewy sandał dziecka. To rzadkie znalezisko. Śmiertelność dzieci była wysoka. Ciekawe, jak wyglądało życie tego małego człowieka. Dlaczego przyprowadzono tu dzieci? Jak długo musiały żyć w tych warunkach? Zespół Freunda pracuje od 5 dni. Jutro przyjedzie koleżanka naukowca, która pomoże ustalić, kto ukrywał się w tej jaskini. Hannah Cotton specjalizuje się w językach starożytnych. Przez wiele lat badała swoje i przedmioty znalezione przez Jadina. Chętnie skorzystała z okazji, by osobiście zwiedzić jaskinię. Cudownie. Myślałam, że tu nie dojdę. Jak tu mogły wchodzić kobiety i dzieci? Hannah Cotton w szczególności frapuje życie jednej kobiety. Nazywała się Babata. Gdy wybuchło powstanie, była 30-letnią wdową i matką, krewną Jehonatana, dowódcy wspomnianego w dokumentach Bar Kochby. Prawdopodobnie uciekła z nim do jaskini zwojów. Babata była zwykłą kobietą tamtych czasów, ale dzięki 35 dokumentom osobistym, które ukryła w jaskini, bardzo szczegółowo znamy jej życie. Tu znaleziono słynne dokumenty Babaty. Żydówki, która umarła w tej jaskini. Jadin natrafił tu na jej sakwę. Torba ta zawierała dokumenty napisane językiem aramejskim i greką, które były wtedy językami urzędowymi. Między innymi świadectwo ślubu, akty własności i kwity zastawne. Według żydowskiego i rzymskiego prawa kobiety miały ograniczone przywileje, dlatego Babata pilnie strzegła swoich dokumentów. Jej historia zaczyna się od pierwszego małżeństwa. Mąż zmarł i zostawił jej nieletnią sierotę, której wyznaczono dwóch opiekunów. Babata wdała się z nimi w spór prawny, oskarżając ich o brak kompetencji i oszustwa. Przed wybuchem powstania Bar Kochby Babata wiodła dostatnie życie. Z jej dokumentów wynika, że odziedziczyła gaj daktylowy w bogatym mieście Engedi na zachodnim brzegu Morza Martwego. Engedi było piękną oazą. Mieszkańcy mieli wodę i gaje daktylowe. Później powstała wspaniała synagoga. To była osada bogatych ludzi z klasy średniej. Konieczność zamieszkania w jaskini musiała być dla nich koszmarem. Jaskinia zwojów była tak odległa i niedostępna, że Babata i jej towarzysze uznali, że mogą się to ukrywać tak długo, jak zechcą, a gdy Bar Kochba pokona Rzymian, wrócą do miasta po swoją własność. Co wywołało bunt? Badacze wskazują na najważniejszą przyczynę.
gorliwi Żydzi chcieli odebrać Rzymianom Jerozolimę i odbudować swoją świątynię. Świątynia Jerozolimska była przez wieki ośrodkiem wiary żydowskiej, tym, czym Mekka dla muzułmanów, czy Watykan dla katolików. Według Księgi Powtórzonego Prawa miało to być niezwykłe wybrane przez Boga miejsce kultu. Zdaniem Żydów tym miejscem jest Jerozolima. 20 lat przed naszą erą Herod, król Judei, z łaski Rzymu, zaczął rozbudowę 500-letniej świątyni na wzgórzu Moria, czyli świętej skale w Jerozolimie. Wykorzystując elementy architektury greckiej i rzymskiej, utworzył monumentalną konstrukcję uznaną za jeden z cudów ówczesnego świata. Kapłani żydowscy czcili tu swego Boga, tak jak to czynili od wieków, składając na wielkim ołtarzu ofiary ze zwierząt. To jest świątynia, którą odwiedzał Jezus, a także pielgrzymi, którzy przybywali tu 3 razy do roku. Rzym uznał jednak, że świątynia jerozolimska, ośrodek żydowskiego nacjonalizmu, zagraża suwerenności imperium. Cesarz nałożył restrykcje na jej użytkowanie, a rzymscy żołnierze wdarli się do niej i zbezcześcili ją na oczach Żydów. W 66 roku Żydzi wszczęli bunt, którego celem było wyparcie pogan i uwolnienie się spod władzy Rzymu. Po 4 latach zaciekłych walk potężna armia rzymska wzięła górę, zrównała Jerozolimę z ziemią i zniszczyła świątynię. Na ulicach Jerozolimy trwała rzeź. Drewniane części świątyni spłonęły. Ściany przewrócono i z budynku niewiele zostało. Rzymianie chcieli go zniszczyć, bo wiedzieli, jak ważny jest dla Żydów jako ośrodek państwowości. Nie próbowali walczyć z judaizmem. Chcieli dać Żydom nauczkę na przyszłość, by więcej nie myśleli o powstaniach. Dziś jedyną pozostałością po świątyni jerozolimskiej jest jej zachodni mur zewnętrzny, zwany Ścianą Płaczu. To najświętsze miejsce judaistów. Mimo zburzenia świątyni jerozolimskiej, judaizm przetrwał 2000 lat. Miejscami kultu stały się synagogi, a modlitwy wyparły prastary zwyczaj ofiarowania zwierząt. Przez całe wieki Żydzi obawiali się jednak, że bez świątyni ich religia zginie. W 132 roku nowy cesarz zadał kolejny cios judaizmowi. Rzymski cesarz Hadrian zmienił nazwę Jerozolima na Elia Capitolina, czyli w zasadzie na pogańskie miejsce kultu Jowisza, gdzie Żydzi mieli zakaz modłów. Była to dla nich największa hańba. Bar Kochba nie mógł tego znieść. Zgromadził armię złożoną ze świetnych żydowskich żołnierzy i zaskoczył rzymskich legionistów. Przez niemal 3 lata buntownicy mieli przewagę i ponownie przekształcili Izrael w niezależne państwo, którym rządził Bar Kochba. Ekipa Freunda ma potwierdzenie początkowych triumfów Bar Kochby. W jednym z przejść znaleźliśmy monetę Bar Kochby, 8. ze znalezionych w tej jaskini. Bar Kochba bił monety z pieniędzy rzymskich, tłocząc na wersie Świątynię Jerozolimską, a na rewersie napis Za wolność Jerozolimy. Był to odważny akt nieposłuszeństwa. Jadin znalazł podobne monety i uznał, że potwierdzają bohaterstwo Bar Kochby. Najnowsze badania listów przywódcy wskazują jednak na coś innego. Gdy zacząłem czytać jego listy, odniosłem wrażenie, że nie był tak wielki, jak głoszą legendy.
Był niemiły. Stale wszystkim groził. Wciąż się odgrażał, że kogoś ukaże. Stale wykrzykiwał rozkazy. Do Jehonatana. Ty też będziesz ukarany. Siedząc wygodnie, przejadasz i przepijasz własność domu Izraela, mając za nic los swoich braci. Bar Kochba napisał kilka listów z pogróżkami do Jehonatana, władcy En-Gedi, za którym Babata i inni podążyli do jaskini. Czyżby Jehonatan popadł w niełaskę? Czyżby Żydzi ukrywali się w jaskini przed Bar Kochbą, który zrozumiał, że przegrywa wojnę i stał się mściwy? Wydaje się, że Bar Kochba aresztował wtedy wielu Żydów. I pamiętajmy, że rewolucja nie miała poparcia całego społeczeństwa. Wielu uważało, że lepszym rozwiązaniem jest pokój z Rzymianami. W dokumentach Babaty nie ma wzmianek o niesnaskach między Żydami a Rzymianami. Można by z nich wywnioskować, że ludzie ci nie zamierzali się buntować przeciwko Rzymianom. Żydzi żyli normalnie, nie byli zamknięci w getcie, trudnili się handlem. I nagle przeżyli szok. Tym szokiem mogło być właśnie powstanie Bar Kochby. Nie wiadomo, ilu ludzi przyłączyło się do niego, ale historycy są zgodni. Reakcja Rzymian była zakrojona na wielką skalę i brutalna. Hadrian wezwał do Judei 12 legionów, nawet z odległej Brytanii. Chciał raz na zawsze stłumić powstanie. Przykład małego żydowskiego narodu miał być ostrzeżeniem dla wszystkich ludów imperium. W trakcie rewolucji Rzymianie zabili niemal 600 tysięcy Żydów. Zniszczyli ponad 900 wiosek. To największa oprócz Holokaustu zagłada Żydów w historii. Gniew Hadriana był straszny. Żydzi, którzy przeżyli rzeź, mieli zakaz wstępu do swojego świętego miasta, Jerozolimy. Chcąc zatrzeć pamięć o Żydach, cesarz zmienił nazwę Judea na Palestyna. Rzymscy legioniści szukali żydowskich buntowników i ich zwolenników nawet w najdalszych zakątkach pustyni, gdzie ukrył się Jehonatan, Babata i inni. Wysoko nad jaskinią, na szczycie zbocza, rzymscy żołnierze zbudowali małe obozy, których ślady ocalały do dziś. Tu czekali, aż Żydzi wyjdą z jaskini. Nadal można znaleźć wskazówki co do losu uciekinierów. Kolega Freunda przeciska się do niszy, w której Jadim widział ludzkie kości. Czy taki los spotkał uchodźców uwięzionych przez Rzymian w jaskini? Naukowiec nagrywa film i pokazuje go kolegom. Szkielet. Tak, fragment miednicy. Kości są małe, należały do kobiet i dzieci. To paliczek. Ekipa Freunda odpowie być może na pytanie, które trapiło Jadina, co było przyczyną śmierci uciekinierów. Joe Zayas jest ekspertem w dziedzinie antropologii sądowej. Wydaje się, że było tu sporo dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia. To niezwykłe.
I nie ma żadnych patologii, nawet jednej pękniętej kości. To dziwne przy takiej ilości materiału. Brak obrażeń świadczy o tym, że ci ludzie nie zostali zabici. Być może umarli z głodu, gdy legioniści uwięzili ich w jaskini. Są dowody na to, że uciekinierzy przez pewien czas żyli w grocie. Zabrali ze sobą kozy i drób. Mieli też urządzenia do gotowania. To interesujące. Fragment dużego, okrągłego pieca. Jeśli przebywali tu ludzie, musieli piec chleb, który był ważnym składnikiem diety. I nie przybyli tu jednego dnia, zabierając ze sobą tylko odrobinę drewna. Byli przygotowani, mieli sporo opału i długo się szykowali do ucieczki. Ale jak uciekinierzy ścigani przez rzymskich legionistów znaleźli czas na zgromadzenie zapasów? I skąd wiedzieli, dokąd uciekać? Skąd mieszkańcy Engedi wiedzieli, że ta jaskinia istnieje? Musieli ją znać przed rokiem 132. Na pewno mówiło się o niej w zamkniętych kręgach. To był azyl na wypadek wygnania. Richard Freund sformułował odważną teorię. Na długo przed powstaniem Bar Kochby, gdy Rzymianie stłumili pierwsze powstanie żydowskie i spalili świątynię jerozolimską w roku 70, mieszkańcy Judei również potrzebowali schronienia. Freund uważa, że jaskinia Zwojów była zamieszkana już dziesiątki lat przed Bar Kochbą, w czasie pierwszej rewolucji. Jadin nie wziął pod uwagę tej możliwości. Gdy odkryto tę jaskinię, miała opowiedzieć wyłącznie historię buntu Bar Kochby. Po zbadaniu materiałów zacząłem się zastanawiać, czy opowieść ta nie dotyczy przypadkiem również pierwszego wieku, zniszczenia świątyni i uciekinierów z Jerozolimy. Freund jest przekonany, że w jaskini musi być jeszcze niższa warstwa z okresu zniszczenia drugiej świątyni jerozolimskiej. Pomoże to ustalić nowoczesna metoda tomografii elektrooporowej. To urządzenie służy do wyszukiwania przedmiotów pod powierzchnią dzięki pomiarowi oporu podłoża. Lita skała na samym spodzie, zaznaczona na niebiesko, jest najlepszym przewodnikiem. Wyżej są linie żółte, zielone i pomarańczowe. To warstwy ubitej gliny, które kiedyś były podłożem jaskini. Słabiej przewodzą prąd. Nad nimi są różowe obszary rumoszu, najsłabszego przewodnika. Po nałożeniu tych danych na wyniki uzyskane z radaru interferencyjnego pojawia się bardziej szczegółowy obraz. Rumosz jest rozwarstwiony, co potwierdza, że spadał ze sklepienia w czasie trzęsień ziemi. Według Freunda warstwy te odpowiadają różnym okresom zasiedlenia. Jest przekonany, że najciekawsze znaleziska Jadina pochodzą z najniższej warstwy. To zestaw 19 artefaktów z brązu. Ceremonialna szufla do kadzidła, karafki na wino i patera, naczynie do rytualnej libacji, ozdobione postaciami z mitologii rzymskiej. Byłem tu ponad 40 lat temu. Jeden z członków zorganizowanej w 1960 roku ekspedycji Jadina, Pinhas Porat, dokładnie pamięta, jak znaleziono te przedmioty.
Wykrywacz metalu zlokalizował tu dużą ilość metalu. Sygnał był bardzo mocny. Gdy Porat i jego koledzy zaczęli kopać, dokonali nieprzyjemnego odkrycia. To był szalet. Tu była ich toaleta. Znaleźliśmy skamieniałe ludzkie fekalia. Nie wiedzieliśmy, dlaczego odzywał się tu wykrywacz metalu. Długo kopaliśmy i mieliśmy się już poddać, gdy nagle natrafiliśmy na kawałek liny. Odkopaliśmy kolejne warstwy. Lina była przymocowana do uchwytów zamkniętego kosza z naczyniami z brązu, które dziś można oglądać w Jerozolimie. Wszystkie odkrycia z jaskini zwojów były pochodzenia żydowskiego, ale według Jadina artefakty z brązu to pogańskie naczynia rytualne skradzione Rzymianom przez buntowników Bar Kokhby. Richard Freund zaprzecza. Najpiękniejsze przedmioty z brązu, jakie kiedykolwiek znaleziono w jednym miejscu, zakopane w jaskini na pustyni judzkiej. To musiało mieć jakiś sens. Dlaczego je zakopano? Bar Kokhba potrzebował przecież brązu do wyrobu broni i monet. Czy zakopałby tak wartościowe przedmioty? Stopiłby je. Ekipa dokonuje ostatniego odkrycia z użyciem wykrywacza metalu. To kolejna moneta, ale tym razem inna. To jest moneta z okresu pierwszego powstania, z 68 roku, sprzed zniszczenia świątyni jerozolimskiej. To pierwszy dowód na obecność ludzi w tej jaskini w pierwszym wieku. Nasze najważniejsze odkrycie, dymiąca lufa pistoletu. Teraz Freund ma pewność, że jaskinia była zamieszkana w roku 70. po zniszczeniu świątyni jerozolimskiej. Przedmioty z brązu nie należały do Rzymian. Naukowiec twierdzi, że są to żydowskie naczynia sakralne, ocalone ze świątyni i ukryte w jaskini zwojów. Nigdy nie znaleziono żadnych artefaktów ze świątyni jerozolimskiej. Gdybyśmy je odkryli, byłoby to nadzwyczajne odkrycie. Od dawna uważano, że całe wyposażenie świątyni jerozolimskiej zniszczyli lub ukradli żołnierze rzymscy, co przedstawiono na łuku triumfalnym Tytusa, wzniesionym dla uczczenia zwycięstwa nad Żydami. Niektórzy badacze twierdzą jednak, że żydowscy kapłani ocalili cenne przedmioty rytualne. Wskazują przy tym na zagadkowy tekst z pierwszego wieku zwany Miedzianym Zwojem. To najbardziej niezwykły ze wszystkich rękopisów znalezionych nad Morzem Martwym. Z ponad 800 rękopisów znalezionych nad Morzem Martwym w 11 jaskiniach, ten jest najbardziej niezwykły. Reszta jest spisana na papirusie i pergaminie. Ten jeden wyryto w miedzi. I jest to lista, a nie tekst teologiczny. Lista 64 miejsc, w których ukryto przedmioty ze świątyni jerozolimskiej. To rękopis najbardziej niezwykły, najważniejszy i najmniej zbadany. Zastanówmy się, jak powstał miedziany zwój. Wyobraźmy sobie kapłana, który nie chce, aby skarb wpadł w ręce Rzymian. Opracowuje plan ukrycia go w licznych kryjówkach, w okolicach Jerozolimy i na pustyni judzkiej. Po znalezieniu odpowiednich miejsc osobiście sporządza listę kryjówek i ich zawartości.
Następnie zatrudnia rzemieślnika i prosi go o skopiowanie listy na arkusz miedzi. Ten arkusz miedzi był ukryty przez 2000 lat w jednej z jaskiń w pobliżu osady Qumran nad Morzem Martwym. Miedziany zwój był pokryty gliną i nie dało się go rozwinąć. Dopiero po pocięciu zwoju na cienkie paski można było rozszyfrować starożytny tekst. Richarda Freunda najbardziej zaintrygowała pozycja numer 25 w jaskini kolumny z dwoma otworami skierowanymi na wschód w otworze północnym na głębokości 3 łokci zakopane jest rytualne naczynie wapienne. Wewnątrz jest jeden zwój, pod nim skarb. Jaskinia zwojów może być jednym z 64 miejsc opisanych w miedzianym zwoju. Jest tam mowa o jaskini kolumny z dwoma wejściami. Ta skała przypomina kolumnę i ma dwa wejścia. Jest tam mowa o wejściu północnym. To jest wejście północne. Na głębokości 3 łokci mieliśmy znaleźć te metalowe przedmioty. Napisano, że nad nimi znajduje się wapienne naczynie, a w nim zwój. Członkowie ekspedycji Yadina znaleźli przedmioty z brązu blisko północnego wejścia. Teraz Freund chce zmierzyć, jak głęboko były zakopane, czy na głębokości opisanej w miedzianym zwoju. Jeśli się nie mylę i były to artefakty opisane w miedzianym zwoju, powinny znajdować się na głębokości około 1.5 metra. Sprawdźmy to. Dokładnie tak, jak zapisano w zwoju. Naprawdę 1.70 m? Tak. Nieźle. To zbyt piękne, by było prawdziwe. Naczynia z brązu znaleziono niemal na takiej głębokości, jaką podano w miedzianym zwoju. Tekst wspomina też o kamiennym naczyniu zakopanym nad przedmiotami z metalu. Yadin znalazł 2 takie naczynia w pobliżu artefaktów z brązu. Znalazł też mały kawałek pergaminu z wersetem biblijnej księgi psalmów, napisanym w stylu znanym z wielu dokumentów z I wieku. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, który postępuje bez skazy. Ten fragment psalmu znaleziono tutaj? Tak. Tuż obok tutaj były kamienne naczynia. Pytanie brzmi... Brąz znaleziono tutaj. Tutaj. To się nazywa szczęście. Mamy zwój, naczynia z kamienia i przedmioty z metalu. Wszystko w jednym miejscu. Albo to niezwykły zbieg okoliczności, albo znaleźliśmy jeden ze skarbów opisanych w miedzianym zwoju. Teoria Freunda może wywołać kontrowersyjne następstwa. Jeśli naukowiec ma rację, oznaczałoby to, że niektóre przedmioty ze świątyni żydowskiej były ozdobione postaciami z mitologii pogańskiej. Paterę znalezioną w jaskini zdobi bogini morza Tetyda, matka Achillesa. Ponieważ były to postacie z mitologii pogańskiej, Yadin uznał, że przedmioty te nie mogą pochodzić ze świątyni jerozolimskiej. Są jednak dowody na to, że w owym czasie religie przenikały się i podobnie mogło być z tymi wizerunkami. Dlatego rzymskie motywy na tych przedmiotach wcale nie wykluczają tego, że pochodzą one ze świątyni jerozolimskiej. Wizerunek Tetydy i kilku innych postaci z mitologii rzymskiej widnieje nawet na podstawie żydowskiej menory, wyrzeźbionej w łuku triumfalnym Tytusa. Czyżby Żydzi przejęli symbolikę pogańską? Niektórzy na pewno. Nawet król Herod wzniósł wiele budynków na wzór konstrukcji greckich i rzymskich. Herod nie był typowym królem żydowskim, takim jak Dawid czy Salomon. Był pod wpływem Rzymu i chciał, aby jego świątynia odzwierciedlała zarówno wartości kultury rzymskiej, jak i żydowskiej.
as much as we reflect some of the culture and art and artifacts and aesthetics of Jewish culture. Wielu kolegów Freunda sądzi jednak, że naukowiec poszedł za daleko. Nawet lojalni Żydzi mogli tolerować niektóre wizerunki. W mojej synagodze każdej zimy podaje się Coca-Colę z wizerunkiem świętego Mikołaja, co nie znaczy, że symbolika ta ma dla nas religijne znaczenie. Nie wierzę jednak, by wizerunki rzymskich bożków widniały na żydowskich naczyniach rytualnych. Freund musi zebrać więcej dowodów na poparcie swej tezy. Sądzi, że znalazł je w ruinach starożytnej Betsaidy. To właśnie tu Jezus miał dokonać cudów, chodzenia po wodzie i rozmnożenia chleba. Było to ważne żydowskie miasto nad brzegiem jeziora Genezaret, zwanego dziś Tyberiackim. W świątyni w Betsaidzie znaleźliśmy tę szuflę do kadzidła. Ta, którą znaleziono w jaskini zwoju w 1960 roku, była prawie identyczna. Żeby sprawdzić, czy to prawda, Freund musi porównać oba przedmioty, dlatego udaje się do Jerozolimy. Jerozolima od 3000 lat jest ośrodkiem kultury żydowskiej. 26 razy była burzona i odbudowywana. Chcemy zbadać związek między jaskinią zwojów a Jerozolimą, gdzie znowu trwa konflikt. Historia lubi się powtarzać. Ekspozycja 19 przedmiotów z brązu z jaskini zwojów znajduje się w sanktuarium Księgi Muzeum Izraela. Kustosz Adolfo Reutmann ostrożnie wyjmuje znalezioną przez Jadina szufelkę rytualną, którą Freund chce porównać z tą odkrytą w Betsaidzie. To jest szufelka z Betsaidy, z pierwszego wieku. Wygląda dokładnie tak jak rytualna szufelka z jaskini zwojów. Wydaje mi się zatem, że ta szufla nie pochodzi z drugiego, lecz z pierwszego wieku. Z miasta żydowskiego, Betsaidy. Uważam, że Żydzi używali takich przedmiotów. Co pan na to? Być może ma pan rację. Niektórych naukowców intrygują hipotezy Freunda. Inni uważają, że szufla z jaskini zwojów na pewno nie pochodzi ze świątyni jerozolimskiej. Rzecz w tym, że takich szufli i kadzidła używano też w zwykłych domach do usuwania odoru i do czyszczenia ubrań. W zwojach z Nadmorza Martwego napisano, że służyły do prania na sucho, odświeżania ubrań przechowywanych zimą. Zadajmy sobie pytanie. Czym śrubokręt, którego używamy w synagodze, różni się od śrubokrętu świeckiego? Niczym. Na razie to koniec wykopalisk, ale debata nad odkryciami dopiero się zaczyna. Myślę, że istnieją dziesiątki tysięcy takich monet. Rzecz w tym, teoria Freunda, według której jaskinia miała służyć jako schronienie nie tylko w czasie powstania Bar Kochby, ale też po zniszczeniu świątyni w I wieku, jest oparta na wielu wątpliwych dowodach. Inni naukowcy nie akceptują jej. Musisz to udowodnić. Jeśli twierdzisz, że w świątyni zwojów byli ludzie przed rokiem 135, musisz znaleźć dowody z tego okresu. Na razie nie ma dowodów na to, że jaskinia była używana dwukrotnie. Jest tak odległa i trudno dostępna, że tylko dowody z okresu drugiej świątyni mogą mnie o tym przekonać. Przekonującym dowodem mogą być same przedmioty z brązu, gdyby udało się datować je metodą węgla. W przypadku metalu to niemożliwe, ale można ustalić wiek sznura. Chcemy się dowiedzieć, kiedy w jaskini znalazły się przedmioty z brązu.
w pierwszym czy w drugim wieku. W tym celu wyznaczymy wiek sznura metodą węgla C14. To powinno wszystko wyjaśnić. Pobierzemy próbki i spalimy je w celu uzyskania dwutlenku węgla. Metoda ta polega na pomiarze ilości obecnego w próbce radioaktywnego węgla, którego czas połowicznego rozpadu jest określony. Nie można w ten sposób wyznaczyć konkretnej daty, lecz prawdopodobny przedział czasowy wieku materiału. Lina pochodzi z okresu między 70 a 260 rokiem naszej ery. Zgodnie z przekonaniem Freunda, może pochodzić z okresu pierwszego powstania żydowskiego, gdy zniszczono świątynię, albo z czasów Bar Kochby. Które to jest ekstremum? Freund nie zniechęca się. Prezentuje swoje odkrycia podczas konferencji na Uniwersytecie Nowojorskim. Ma asa w rękawie. Powszechnie uznany sposób zawężania przedziału poszukiwanej daty. To prawo Brosiego. Magen Broshi ustalał wiek zwojów z nadmorza martwego, ale została 200-letnia luka. Opracował więc niezwykłą metodę. Broshi wykonał eksperyment z użyciem pism z jaskini zwojów. Dlaczego? Bo pisma te są datowane. Archeolog Magen Broshi porównał daty widniejące na trzech listach od Bar Kochby z przedziałami czasowymi uzyskanymi metodą węgla C14. W każdym wypadku faktyczny wiek listów odpowiadał niemal dokładnie wcześniejszym datom uzyskanym metodą węgla C14. Według prawa Broshiego bardziej wiarygodna jest zawsze data młodsza. To się potwierdziło w przypadku zwojów z nadmorza martwego. Chcę Państwa zainteresować naszymi badaniami. A propos jaskini kolumny. Dlaczego sądzisz, że kolumna musi być między dwoma wejściami? Ja tego nie powiedziałem. Freund wciąż nie może przekonać kolegów, ale to norma w środowisku archeologów biblijnych, gdzie nauka zazębia się z polityką i religią. Trzeba pamiętać, że odkrycie miedzianego zwoju i inne wykopaliska w tym regionie są związane z prowadzonymi przez idealistów poszukiwaniami szczątków świątyni jerozolimskiej z nadzieją, że owe pozostałości odegrają rolę w procesie jej odbudowy. To nie jest kwestia czysto archeologiczna, lecz forma zadośćuczynienia, tak jak poszukiwania świętego Graala. Cel teologiczny? Czuję, że jestem na tropie, że jeszcze wszystkiego nie wiemy, że mogę pomóc w odczytaniu boskiego planu. To cel teologiczny, ale zgodny z celem naukowym. Nigdy nie poznamy prawdy. Może następne pokolenia zdołają sprawdzić, czyja teoria jest słuszna, moja czy Jadina. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Dariusz Makulski. Czytali Robert Samot i Henryk Pijanowski.